witam. Akurat się znajdujemy w Zofiówce, tam gdzie była wykonywana akcja T4 na tak zwanych chorych psychicznie, które nie jest do końca udowodnione, że choroba psychiczna jest. No jest to sztuczne pojęcie takie. Tak, sztuczne pojęcie. Nie wiemy jak jest. To jest sztuczne pojęcie, żeby politycznie wszystkich, tak? Akurat jesteśmy tutaj, żeby uczcić ofiary T4, które się zaczęło. Akcja T4 była od 1939 do 1944 roku. W 1939 zaczęła się w Gnieźnie, w województwie wielkopolskim, a tutaj się skończyła. Tutaj się akurat też była akcja T4. W 1942 roku wymordować tych tak zwanych psychicznie chorych Żydów. Wszystkich ich powymordowali, w Zofiówce. Czyli właśnie tutaj. Tak. W tym miejscu. Co zrobiły oddziały złożone z Ukraińców. Tak. Z oddziału ukraińskich tutaj wymordowali, a niektórych dali do Treblinki. Czy reszta mieszkańców getta została przewieziona i zabita w Treblince. Tak. I cześć i chwała tym ludziom, którzy nawet tym Żydom, tak zwanym chorym psychicznie, bo to akurat Zofiówka była akurat przed wojną. Też w Gnieźnie były też szpitale. I dlatego trzeba jasno i na temat powiedzieć, że cześć tym ludziom, którzy zginęli za wolną, niepodległą ojczyznę. Ja też chciałem się przywitać, a zarazem także powiedzieć parę słów, ponieważ ja też właśnie jestem z Gniezna i chciałem powiedzieć, że takie ośrodki jak tutaj, które przeznaczeniem była eksterminacja ludności przede wszystkim żydowskiej, tak później one były przeznaczone do niszczenia Polaków, tych, którzy przeciwiali się politycznie temu systemowi, który się pojawił, stalinizmowi. I tak samo było w Gnieźnie i można powiedzieć, że po dzień dzisiejszy, właśnie dlatego się tutaj przyłączam, bo po dzień dzisiejszy w Gnieźnie szpital działający stara się tak funkcjonować, aby politycznie unieszkodliwiać ludzi, szczególnie tych, którzy po prostu sprzeciwiają się tym dokładom. A tak w 1939 tam też było, tak. Akcja T4 tak, na psychicznie chorych Polaków. Tak, i chciałem powiedzieć, że miałem nawet krewnego, który był duchownym w Gnieźnie, tam się przyjaźnił z lekarzami, którzy pracowali w szpitalu. To zresztą był ostatni duchowny w Gnieźnie w latach nazistowskich. Krzeszkiewicz się nazywał, jego brat był generalnym inspektorem lasów państwowych, zajmował się m.in. Puszczą Białowieską. Ale przede wszystkim chciałem powiedzieć o tym, że ta koalicja trwa nadal. To jest koalicja, która się utrzymywała przede wszystkim PO-SLD. To są liczne układy, których celem jest wyeliminowanie, czego ja jestem typowym przykładem. Jest próba linczu na mnie przeprowadzona przez biegłych, w tym wypadku lekarzy, i przez ochrona specjalna prokuratorów i sędziów. I chciałem powiedzieć, że właśnie takie akcje są bardzo słuszne, bo nie mamy tak naprawdę możliwości obrony przed tym, co się dzieje. I ja pisałem wiele pism do Warszawy, żeby to doprowadzić do porządku, ale no nie można. Nie można takiej sytuacji, na przykład jak prokurator przetrzymuje 9 miesięcy wniosek dowodowy, nie można takiej sytuacji, jak prokurator przedstawia tak naprawdę 80% lipnych zarzutów, nie można takiej sytuacji, jak prokurator powiela zdanie osoby przychodzącej zamieszczającej materiał dowodowy, w którym de facto, znaczy nie zamieszczający materiał dowodowy, przenoszący relacje w formie zeznania bez załączenia materiału dowodowego, a więc de facto prokurator łamie prawo. I to samo się przynosi. Ja też ci powiem, że oczywiście można by powiedzieć, że akcja T4 działa nadal, ale miejmy nadzieję, że... Czyli pod pojęciem choroby psychicznej po prostu... Działała po prostu represja polityczna. Tak jak w Związku Radzieckim za Stalina. Tak jak tutaj mówicie, ta eliminacja właśnie wygląda w ten sposób, że próbuje się unieszkodliwiać, czynić człowieka, który jest niepoczytalny, który jest zdrowy po prostu, w sposób specjalny po to, aby unieszkodliwić go, zniesławić społecznie, pokazać, że nie miał racji i może miał rację. I to są najczęściej, też mówiąc szczerze, biegli, którzy nie są biegłymi sądowymi. Tak jak to można by to nazwać eugeniką. Tak, i ja też wzywam tutaj rząd.
rządzących do tego, aby unormowali te procedury, które się pojawiają w sądzie, że sąd korzysta z biegłych niesądowych. To są biegli bez umiejętności często, zarzucający nam różne bzdury, ale de facto nie umiejący tak naprawdę często... Psychiatrzy. Tak, nie znający prawa. I oni zarzucają na różne bzdury, w których my mamy rację w postępowaniu, a oni po prostu trzymają stronę prokuratury, sądów tylko po to, aby doprowadzić do tego, żeby po prostu z nas zniesławić i żebyśmy... No były też sytuacje, że je liczne, że do psychiatry się wysyłało ludzi, którzy na przykład mówili głośno o jakichś lokalnych aferach. No, tak, żeby ich... jeden z Smoleńska próbowali z wariata zrobić kibiców, tak, tych i... na marszu, tak, z niepodległości. Chciałem tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, że jak pisałem do ministerstwa właśnie w swojej sprawie, to niedługo później odwołano prokuratora rejonowego, ale to zrobiono w ten sposób, chciałem powiedzieć, że mój prokurator, który nadzorował postępowanie, cały czas pojawia się w sądzie, natomiast sytuacja jest taka, że gdy odwołano prokuratora rejonowego, czy też w czasie mniej więcej pokrewnym, to zaczęto zaostrzać mi środki zapobiegawcze. Znaczy, najpierw miałem mieć wyznaczone ambulatorium, potem nagle biegli zmienili zdanie, mimo że nie było materiału obciążającego dowodowego, zmienili zdanie, żeby mnie hospitalizować. I teraz właśnie walczę z ich opiniami. W ten sposób oczywiście w sądzie prawnie walczę, przedstawiając argumenty. I muszę powiedzieć, że to, co się dzieje, jest niesamowite, ponieważ biegli przenoszą testy medyczne z wielu lat poprzednich na dzień dzisiejszy, niezgodnie z kodeksem postępowania karnego, który powinni oceniać nasz obecny stan zdrowia w sposób kompleksowy, a oceniają go tylko i wyłącznie na bazie swojej własnego jakby doświadczenia i wiedzy. Oczywiście też jakieś analizy dokumentów, ale testy, które przeprowadzają, są po prostu nietrafne. One pokazują taki stan, w którym łatwo jest osobie zdrowiej dysymulować, symulować i tak samo robią z każdym. Także to chciałem dodać jeszcze do tego. Właśnie akurat widzimy, że akcja T4, można by powiedzieć, że trwa nadal. Tak jak my akurat chcieliśmy powiedzieć w Narodowej Antypsychiatrii, że trzeba dać tym ofiarom, kiedy była ta akcja T4 w Gnieźnie, kiedy była ta akcja, to i tutaj w Lefówce trzeba im dać cześć, bo mimo wszystko zginęli za wolną i niepodległą Polskę. Oczywiście. I tutaj, tak jak może nietypowo to zrobimy, że my akurat popieramy wszystko, żeby te sądy, żeby im nie dawać więcej praw, że my też nie chcemy, my popieramy akurat to, żeby tą ustawę, tak, zmiany w sądownictwie, tak samo i popieramy zatrzymanie aborcji, żeby nie było aborcji eugenicznej, bo są zabijane osoby z Downem, ze wszystkim, który też Down też jest chorobą, niby psychiczną. Za kompetencją, żeby ta kompetencja była większa, żeby była taka, jaka powinna być w tych szpitalach. No i żeby były ośrodki bardziej terapeutyczne. Tak. A psychiatryki to lepiej, żeby zamknąć, żeby nie dawali ludziom psychotropów, które ich robią sieczkę w głowie, tak, i w ogóle. Praktycznie narkozują. Tak. Czyli to jest szarlataństwo po prostu. Tak, i tym gestem czołem Wielkiej Polsce i cześć i chwała bohaterom. Człowiek.